W ostatnich latach coraz częściej można spotkać się z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych. Na tego typu zjawiska składa się wiele czynników, jednak coraz więcej placówek rozpoczyna przeciwko temu walkę, organizując różne projekty i akcje. Nie inaczej jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, gdzie kontynuowany jest projekt Wsparcie na Starcie, który rozpoczął się w 2018 roku i obejmuje 120 osób z terenu powiatu gliwickiego. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób, którym można powiedzieć grozi wykluczenie społeczne, tak? Do osób niepełnosprawnych i osób z pieczy zastępczej, tak? Dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych. Przeciwdziałania wykluczeniu mają na celu zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie ich do współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy. Projekt Wsparcie na Starcie umożliwił Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach rozszerzenie oferty dla osób borykających się z problemami wykluczenia społecznego. Odbywały się tam różnego typu warsztaty, zajęcia, które pomogły w takim podnoszeniu kompetencji osób niepełnosprawnych i też działania takie podnoszące świadomość rodzin zastępczych, umiejętności, a także takie działania, które pomogły w lepszym funkcjonowaniu dzieci w tych rodzinach zastępczych. Tegoroczna edycja objęła swoim wsparciem 47 osób. Projekt w swoim założeniu składał się z trzech rodzajów warsztatów rozwoju zainteresowań. Warsztaty samoobrony, taneczne, jak i również artystyczno-plastyczne. W Starostwie Powiatowym w Gliwicach podsumowano kolejny rok działań. Cały czas na bieżąco realizujemy wsparcie i dla osób właśnie niepełnosprawnych i dla osób przebywających w pieczy zastępczej. Realizujemy warsztaty, szkolenia i kursy dla tych osób. Przygotowaliśmy na dzisiaj pokaz taneczny, bo dzieci brały udział w warsztatach, pokaz samoobrony. Projekt spotyka się ze sporym zainteresowaniem i cieszy dobrą opinią. No, większość opinii to była zdecydowanie pozytywna. Myślę, że najbardziej chyba cieszyły się największym zainteresowaniem i taką dobrą opinią te spotkania wyjazdowe, które to były spotkania weekendowe, odbywały się tam warsztaty i myślę, że to następowała też taka duża integracja tych osób. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany jest do 2020 roku. W latach 2018-19 wydano już ponad 890 tysięcy złotych ze środków pochodzących z dotacji.